Siemano ludziska, witam was w kolejnym odcinku serii Pierwszy Lepszy na moim kanale. Cały czas wzmacniamy nasz zespół BPL, obecnie wygląda on naprawdę solidnie, ale czy poradzi sobie w lidze drugiej? Przekonamy się o tym, mierząc się z kolejnym rywalem, a przed nami Bundesliga, Gündogan, Farfan, Benatia, Sokratis. To największe perełki w tym składzie, no ale nigdy nie lekceważmy rywala, tym bardziej, że doszedł do ligi drugiej takim składem, także jakieś umiejętności musi sobą prezentować. No i 20 minuta meczu, na szczęście to my jako pierwsi trafiamy bramkę w tym spotkaniu, strzelcem tego gola Diego Costa, który w bardzo dobry, a wręcz genialny sposób lobuje Davida De Gea. Niestety niespełna kilka minut potem, 30 minuta spotkania, Helmes wyrównuje i daje w tym momencie, w tym meczu ponownie emocje kibicom, bo to oni będą liczyć na kolejne bramki. Tak też się dzieje. 33 minuta, niespełna 3 minut potrzebowaliśmy, by wyjść na prowadzenie w tym spotkaniu po raz drugi. Strzelcem również po raz drugi w tym spotkaniu Diego Costa. Genialne podanie od Radamela Falcao. Wygrał pojedynek siłowy nasz hiszpański snajper i wpisał się na listę strzelców po raz trzeci w 38 minucie. To on w tym momencie jest na ustach wszystkich kibiców. De Gea pokonany po raz trzeci. Hiszpan kontra Hiszpan, no jak na razie w tym pojedynku wygrywa nasz snajper z numerem 11 na plecach. Świetne, jeszcze raz świetne zachowanie naszego napastnika. 1-3, pasa spor, to mój przeciwnik, czyżby Turek? Być może, ale nie ma to w tej chwili największego znaczenia. 20, 33 i 38 minuta to minuty szczęśliwe dla nas, jak i dla naszych kibiców oraz was, drodzy widzowie, no bo mam nadzieję, że dopingujecie właśnie drużynie FC Dopalaczy. Skuteczność 100%, 3 strzały, wszystkie celne, no i zamienione na bramki, no proszę państwa, tak powinno być cały czas. W drugiej połowie niewiele się działo, ale wygrywamy, zdobywając łącznie 6 punktów w lidze drugiej, no i tym samym zdobywając kolejnego złotego zawodnika do naszego składu, a trafi do niego, już patrzę, kto? Rodriguez, lewy obrońca z Wolfsburga, Szwajcar, który, no miejmy nadzieję, wzmocni nasze szyki obronne w składzie bundesligowym. Tak prezentuje się on obecnie. Brakuje nam przede wszystkim prawego obrońcy, no i jeszcze chciałbym wymienić Okazakiego na innego napastnika, bo on, no powiedzmy sobie szczerze, mimo że strzela bramki od czasu do czasu, to jest no wolny i mało zwinny. A mój rywal ma naprawdę genialny skład, Aguero i Costa, ich najbardziej się obawiałem w składzie przeciwnika, no ale dobra. Zaczynamy od tego, że małe zamieszanie w polu karnym przeciwnika, niestety Petr Cech to genialny bramkarz i pokonać go to wielka sztuka, o czym świadczą jego interwencje w pierwszej połowie. Rywal próbował Sweaty gola, ale Reina także pokazuje klasę, no i do przerwy wynik bezbramkowy 0-0. Głównie na ustach wszystkich kibiców są bramkarze, którzy w tym spotkaniu odegrali jak na razie największą rolę, ale przed nami drugie 45 minut, no i miejmy nadzieję, że komuś uda się zdobyć bramkę, tym bardziej, że strzałów mieliśmy kilka. 68 minuta, Roberto Firmino pokazuje na swoje udo, to ono pomogło mu w zdobyciu bramki, która padła w 68 minucie. Zobaczmy, jak do tego doszło. Dostał podanie od kolegi, no i mocnym strzałem po ziemi pokonuje Petra Czecha. Ten w końcu skapitulował, no i szczęście uśmiechnęło się do naszego zespołu. Zresztą należy pochwalić tutaj świetne zgranie naszych chłopaków. Wygrywamy jedną bramką, no i to daje nam kolejne 3 punkty, łącznie będziemy mieć ich 9, a tym samym daje nam to również nowy zakup na rynku transferowym. Złoty zawodnik przez nas podążany, pożądany, tak to miało zabrzmieć. Kto to będzie? Adrian Ramos, to on najbardziej pasuje nam z całej tej paczki do składu bundesligowego, no i właśnie Ramos także będzie naszym przeciwnikiem, między innymi Kalu Mkhitaryan, nowy transferowany, przetransferowany André Schürrle, Aubameyang, oj. Widzę tutaj bardzo dobry skład, Made in Poland, zobaczymy, kogo skład będzie lepszy. Rywal atakuje, moi obrońcy odsuwają się od piłki, na szczęście ta trafia w słupek, no i w 30 minucie niewykorzystana sytuacja mści się na moim rywalu. W 30 minucie Diego Costa, nasz, a właściwie mój ulubiony snajper w tej serii, zdobywa gola dającego nam w tym momencie jednobramkową przewagę. Fatalne wręcz zachowanie bramkarza. Jestem ciekaw, czy sam komputer wyszedł tym bramkarzem, czy też przeciwnik wcisnął, aby jego bramkarz wyszedł z bramki. Do przerwy 1-0 dla nas, także jest bardzo dobrze, no ale miejmy nadzieję, że będzie lepiej w drugiej części tego spotkania.
na którą was zapraszam. Pierwsza sytuacja należy do Yangan. Niestety tutaj Leno świetnie interweniuje. Na szczęście w 57 minucie naszym chłopakom zespołu Diego Costa pokazuje po raz kolejny, jak powinno zdobywać się bramki w trudnych warunkach. Leno pokonany po raz drugi. Costa strzela również po raz drugi. Wielkie brawa dla niego. No i liczymy na więcej w tym meczu. A dzieje się naprawdę sporo. Dawid De Gea miał również mnóstwo pracy w naszej bramce, no ale na szczęście wszystkie strzały przeciwnika zostały wybite na róg, czy też po prostu gdzieś przed siebie. Wygrywamy, chociaż w statystykach na to nie zasługiwaliśmy. 12 punktów na naszym koncie. Jeszcze złota paczka, którą otrzymujemy za odblokowanie jakiegoś wyzwania. Zobaczmy sobie, co w niej trafimy. Znając moje szczęście, w darmowych paczkach nie trafiam niczego konkretnego. Tak to już bywam. Na koniec rynek transferowy. A na rynku transferowym między innymi Król, Miller, Rooney, Royce, którego już mamy, Weidenfeller. No i postanowiłem, że mój bundesligowy skład będzie wzmocniony. O tym dowiecie się w kolejnym odcinku, na który was już serdecznie zapraszam. Cześć!